Okay. Good job, man. Wir werden jetzt den 100. Thank you. Chłopcy, salimby, jestem z tobą! Bardzo dobrze! Przyjedziemy po yerba! Przyjedźcie! Przyjedziemy! No i zabiję to. Godzina 23.13. Siemanko! Wtorkowy już, nie? Taki poranku. Siemanko widzowie. Siemanko Frankfurt. Właśnie mnie wypuścili. Czynności związane z zatrzymaniem za wspinaczkę na tamten wieżowiec trwały 3 godziny. Piona dla chłopców z Halemby. Dobra, idziemy sobie fajnie do marketu kupić jakieś dobre jedzonko. Plan był taki, żeby zjeść jakiegoś chamskiego kebaba po tym wybryku. Ale kebaby już będą zaraz zamknięte i kupimy sobie jakieś bułki, jogurt i jademy do człowieka z DC24, który już jest na hotelu. Co tu jeszcze tak na gorąco mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że jak chodzi o ręce, to czuję świeżość, taką, że mógłby chyba flaga sprawdzić. No bo oszczędzał się, pomału rzek właził, godzina 5 sekund to trwało. Ale dobra, łydki. Moje łydki są skasowane absolutnie. To wszystko właśnie w łydki poszło, a nie w przedramiona. Co mi się rzuciło jeszcze w oczy, to jakże już był w radiowozie, jeden z policjantów był takim polskim tłumaczem i on mi tam tłumaczył wszystko. No i on miał na nazwisko Ciu. Takie coś zapamiętał. Także sprzedaja. Dobra, a teraz będą złe wieści. Pierwsze są takie, że tu jest dużo różnych papierów, które będę musiał przeanalizować. Drugie wieści są takie złe, że 300 euro to nie był mandat. Z tego, co tam było napisane, to było, wiesz co to było? To była kaucja za to, żeby cię wypuścili. No, 300 euro kaucji za to, żeby mnie wypuścili. I najgorsze, skonfiskowali mi GoPro. Zabrali mi GoPro. Na szczęście transmitowaliśmy całą tą wspinaczkę bezpośrednio na komputer. Zlokalizowany nieopodal miejsca wspinaczki, więc żaden materiał nie przepadł, co zresztą pewnie już wiecie, bo widzieliście ten odcinek ze wspinaczki na kanale BNT jest ten odcinek, a nie na tym kanale, tylko na moim drugim kanale jest odcinek ze wspinaczki. Także 300 euro kary, GoPro skonfiskowane, jeszcze nie wiem jak, czy tych pieniążków nie będzie trzeba więcej, trochę tu zostawić. W każdym bądź razie najważniejsze, że udało się i jak coś, to tu jest mój link do Patronite'a. Dobra, idziemy do sklepu kupić coś dobrego i może coś jeszcze nagrom. Na pewno coś jeszcze nagrom. Elo. Prognozy z internetu ziściły się bardzo dobrze. Jest już dzień kolejny. Godzina 9.05, no i pogoda się zepsuła. Zaczął padać deszcz. Tu widać trochę artystycznego nieładu. Jeszcze, że od wczoraj nie zdążył posprzątać. Tu dowody zbrodni. Tu owsianka, którą zaraz zjem. Tu yerba, którą zaraz wypija. I to jest ta sama yerba, na którą możecie mieć rabat. Tu jest napisane, jaki jest ten rabat. Wczoraj my wylądowali na hotelu około 24.00. Obyło się bez jakiegoś hucznego imprezowania. Posiedzieliśmy ino chwila przy materiale filmowym. I on nawet ani jednego piwa nie wypił. Bo jak wiecie, w zeszłym roku było tak, że one tower, one browar. Ale w tym roku nie będzie tak. W tym roku nie będzie one tower, one browar, bo jest za dużo towerów wprawa w planach. I byłoby za dużo tych browarów. A ja wola się od czasu do czasu trening i erba i materiał, który właśnie się tam ściepuje. Dłonie.
Moje dłonie po wczorajszej wspinaczce wyglądają tak. Wyglądają dobrze, moim zdaniem. Nie ma żadnych odcisków. Najbardziej dostała wczoraj łomot. Tu było, zresztą to było widać wczoraj na tych tejpach, że tu były takie trochę ściągnięte te tejpy. I tu troszkę no, czuję takie lekki ból, jak naciskam. A tak poza tym to jest spoko. Nic nie boli, nic nie krwawi. Dobrze, że żegnął te tejpy, bo jakby nie te tejpy, to na pewno by sobie porozcinął skóra. Ale łydki, moje łydki natomiast, no to one są obolałe. Właściwie to większy łomot wczoraj dostały moje stopy. Tu jest blisko jakiegoś odcisku albo pęcherza. Czuję, że tu może coś się wydarzyć. Jakbych dzisiaj zaś musiał ubrać te buty do wspinaczki co wczoraj, no to byłoby coś strasznego i bardzo bolesnego. Tu widać jest takie wrażliwe miejsce. Także przez kilka najbliższych dni nie będę ubierał butów do wspinaczki. No nie wiem. Nie wiem, jak to będzie z oszczędzaniem kończyn, ale wiem, że do godziny 12 musimy się wybukować z hotelu. No i po dwóch godzinach się właśnie wybukujemy i kierunek Chropoców. Ale zanim wrócimy nazad na Chropoców, to ruszymy jeszcze na miasto w okolice właśnie tego wczoraj zdobytego wieżowca FBC, żeby zrobić kilka zdjęć takich przyziemnych, normalnie jak stoję na ziemi, na tle tego wieżowca, żeby mieć do tak na pamiątka. Geklettert. Ein polnischer Sportler hat sich die 143 Meter der Deutschen Bundesbank in Frankfurt am Main vorgenommen. Oben angekommen heißt es 13. Etage Festnahme. Auf Social Media stellt der 33-Jährige immer wieder Fotos und Videos von ähnlichen Aktionen online, warnt aber davor, das nachzumachen. My już w Salonorze na Śląsku. Wczoraj w nocy wróciliśmy. Jak widać, Josie nie zdążył jeszcze rozpakować po tej wyprawie. A tu już się święci kolejna wyprawa. Dzisiaj mam pociąg do Warszawy i właśnie jada się spotkać z Leo. Rozwojowe wszystko jest. Jeszcze, że nawet nie kupił biletu na pociąg. No i plany są takie, żeby spotkać się z Leo w Warszawie, coś tam przetrenować. Wezmę ze sobą laptopa i pewnie będę montował ta trylogia z Frankfurtu, którą chyba już widzieliście. Do celu pozostało około 2 godzin i teraz będzie cięcie. My już po robocie, fajnie było, Marcin nam pomógł. Garmon. Zrobisz wam zdjęcie? Nie, ja chcę sobie tak nagrać do tego, wiesz, bo tu historia się pisze. Nie do końca nam wyszło dzisiaj na treningu, nie mogę się za bardzo rozgadywać, ale musieliśmy skończyć szybciej niż było to w planach. Ale to się odwlecze, to nie uciecze. Tejpy jeszcze zostają na rękach. Idziemy na pierogi. No pierogi, i tyle. Yes. Siemanko. Siemanko and pierogi time. Pierogi. I rolada. Rolada i kotlet and everything. One window. And look. So that. We come back after. Witam ponownie na Śląsku. Z Warszawy żech przyjechał kilka dni temu. Przywiózł żech stamtąd dobre wieści. Leo jest gotowy do... Wiecie czego, na pewno się domyślacie. Leo jest gotowy do właśnie tego wejścia. Jo nie jest gotowy.
mógłby być gotowy dopiero za jakieś 2 miesiące na takie coś, bo to nie jest komin i trochę dłużej się do tego trzeba przygotowywać. Generalnie w tym roku, w tym sezonie urban climbowym, szczyt mojej formy trafi na lipiec dopiero. I także mam jeszcze 2 miesiące na pikowanie formy, żeby zrobić jakby projekt roku. No i trzyma się tego planu. W ramach tego planu tu zaś są rzeczy jakieś spakowane. Te rzeczy zostały spakowane w ramach pewnego tripu, o którym opowiem na końcu odcinka, bo to jest niespodzianka i chcę to na koniec zostawić, żeby zrobić jakieś fajne przejście. Tak aktualnie wygląda projekt tego filmu ze wspinaczki, z ostatniej wspinaczki we Frankfurcie. Muszę tu jeszcze trochę pokopać przy tym montażu i nie zdążę tego dziś zrobić i pewnie będę musiał ten projekt razem ze mną i z laptopem zabrać właśnie w to miejsce, do którego się jutro wybiorą. No i tak też zrobię. Laptop pojedzie ze mną i będę właśnie montował drogi, te vlogi tak na bieżąco. Ten odcinek będzie miał jakieś 20 minut, podczas gdy wejście trwało godzina i 5 sekund. Dość długo. Z czego to wynikało, że ją tak zamulał? Z tego, że tam właśnie w połowie nie było tych okien i na samym końcu. I ja cały czas miał z tyłu głowy ta myśl, że przede mną kilka metrów takiego właśnie mocnego iścia na przybloku bez robienia przerw na tych listwach. No i to właśnie jakby przez to, że tak oszczędzał się przez całą drogę, bo wiedział, że na samym końcu będzie taki większy wycisk. No i żeby przeżyć ten wycisk, żeby dopiąć swego, no to oszczędzał grzech siły. Dlatego to trwało godzina. A dlaczego grzech znowu właził w tych barwach Ukrainy? Szczerze, to mi też jest już jakby niedobrze od tego. I oczywiście, że wolałbym włazić w naszych narodowych barwach biało-czerwonych albo w moich barwach czarno-zielonych. No ale jakbym się wtedy z tego wytłumaczył, wiecie o co łazi, to mi trochę ratuje tyłek, nie? Jak ją właża tak w ramach tego protestu, no to wtedy zawsze mogę powiedzieć, że to wszystko przez wojnę i o to robię, bo nie chcę, żeby była wojna, nie? No i staram się jakoś pomóc, a że najlepiej w życiu wyłazi mi włażenie na wieżowce i nagrywanie tego, no to właśnie właża na wieżowce, nagrywam to i robię to w koszulce, która jakby manifestuje sprzeciw przeciwko wojnie. No i tam w Niemcach to chyba był taki, powiem wam, dość trafiony ruch, no bo oni tam mają trochę do powiedzenia Niemcy w temacie wojny, chociaż ja na polityce się nie znam, ale Daniel mi tam coś tłumaczył. Tym razem ponownie nie obeszło się bez krzyku. Napisali o tym w różnych niemieckich gazetach, o tym moim ostatnim wybryku. W telewizji o tym gadali niemieckiej. No i właśnie ciekawe, jak to się skończy, bo jak już wiecie, to ja nie dostał mandatu i no kaucja. Wtedy te 300 euro na miejscu, to musiał zapłacić kaucja, żeby mnie wypuścili i nie trzymali mnie do jakby sprawy, do procesu sądowego. Żebym nie musiał tam czekać te kilka tygodni we Frankfurcie, no to zapłacił ta kaucja i mnie wypuścili. Dzięki czemu teraz możemy polecieć, w sumie może nie możemy, ale i tak to zrobimy. Polecimy do Nowego Jorku. Nie wierzycie? Jak nie wierzy, co? Nie, poczymaj mi ta yerba, nie? Patera. Widzicie ten gulik, z którego się kopci? Takie typowe właśnie nowojorskie guliki, z których się kopci. Widzicie to? To jest Ameryka.
Nie no panie, to jest Ameryka. Patrz, normalnie tam było właśnie Empire State Building. Tam są jakieś inne wysokie wieżowce. Teraz górnie idziemy na metro i... Dobra, już nie nagrywam tego Nowego Jorku, bo nie będziecie chcieli obejrzeć kolejnego odcinka, który będzie poświęcony w całości właśnie temu miejscu i temu, jakże się tu znalazł. Także kończę ten odcinek. Dziękuję bardzo wszystkim za wytrwanie do końca i pozdro!